Proszę Państwa, czas na prezentację aktorów tego widowiska, którego tutaj za chwilę będziemy świadkami. Czas na prezentację wyjściowych jedenastek ekip z Połańca i oczywiście naszej drużyny Teksas Opusieniawa. Nasi goście. W bramce wystąpi Marcin Wieczerzak. Z numerem trzecim Mateusz Załucki. Z numerem czwartym Filip Bakowski. Z numerem siódmym Michał Banik. Z ósemką Konrad Misztal, kapitan drużyny. Z dziesiątką Eryk Galara, z jedenastką Damian Bawor. Z numerem trzynastym Oskar Łąk. Z numerem szesnastym Bartłomiej Wiktor. Z numerem dziewiętnastym Martinez Arlejson. I z numerem dwudziestym Jakub Kałaska. Oto wyjściowa jedenastka czarnych. W rezerwie pozostaje Tomasz Zieliński, Krystian Kardyś, Maciej Żądło, Kacper Wątróbski oraz Bartosz Śleć. Proszę Państwa, trenerem drużyny czarnych jest pan Michał Szymczak, trenerem bramkarzy pan Robert Mazur, trenerem przygotowania fizycznego pan Piotr Bacham, kierownikiem drużyny pan Marcin Reczek i fizjoterapeutą pan Wojciech Augustyn. Serdecznie, serdecznie witam na naszym obiekcie sportowym ekipę czarnych Połaniec. Proszę Państwa, na decyzję personalną szkoleniowca czarnych trener naszej drużyny desygnował do gry następującą jedenastkę. W bramce Rafał Rudolf. Z numerem czwartym wystąpi Mateusz Gieniec. Z numerem siódmym Jarosław Lis, kapitan drużyny. Z ósemką Michał Wawryszczuk. Z piętnastką Jan Mac. Z numerem szesnastym Mateusz Sobiński. Z numerem dwudziestym trzecim Szymon Feret. Z numerem 24 Dominik Ochał, z numerem 25 Igor Tarała, z numerem 27 Jakub Persak i z numerem 88 Krystian Majka. Oto wyjściowa jedenastka naszej drużyny ekipy Teksas Opusieniawa. W rezerwie pozostają Bartosz Sirek, Mikołaj Jesz, Karol Twardowski, Dominik Pikiel, Bartosz Tłuczek, Mateusz Gdowik, Kacper Kojder, Paweł Oziębło i Oskar Mazdoła. Proszę Państwa, przypomnę, trenerem naszej drużyny jest pan Arkadiusz Baran, a dzisiejsze zawody poprowadzi trójka sędziowska, która przybyła do nas z Lublina. Ja to główny pan Łukasz Szczołko, a na liniach pomagać mu będą panowie Karol Szczołko i Sebastian Lot. Serdecznie, serdecznie witamy trójkę sędziowską z Lublina. Pragnę również gorąco powitać obserwatora z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Pawła Czemińskiego. Serdecznie witamy w Sieniawie i życzymy miłego pobytu na naszym obiekcie sportowym. Przypomnę jeszcze, że prezesem naszego klubu sportowego jest pan Wincenty Suszyło, prezesem honorowym burmistrz miasta i gminy Sieniawa pan Adam Wosin. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na pojawienie się drużyn na placu gry pragnę podziękować sponsorom naszego klubu sportowego, firmom, instytucjom, osobom prywatnym, które wspierają działalność Sokoła, a nimi są miasto i gmina Sieniawa na czele z panem burmistrzem, panem Adamem Wosiem. Jest to sponsor strategiczny. Sponsorem tytułarnym jest firma Teksas na czele z jej prezesem, panem Krystianem Wosiem. A ponadto działalność Sokoła wspomagają firmy Farmotil, Waterfields, Zarstal, Europa Plus, FBIC, Gamabic i Drewnolan. Wszystkim wymienionym serdecznie, serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, za tydzień zostanie rozegrana już 25. kolejka spotkań. Nasza drużyna wyjedzie do Nowego Targu, gdzie zmierzy się z Podhalem, miejscowym Podhalem. Następnie 29 kwietnia Sokół będzie pauzował. W tym dniu miał rozegrać mecz z LKS-em Łagów. Jak już wspominałem, drużyna z Łagowa została wycofana z rozgrywek. 6 maja Sokół wyjedzie do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zmierzy się z miejscowym Krzo. Natomiast tutaj na tym stadionie spotkamy się dopiero 13 maja i wtedy to Sokół będzie podejmował Podlasie z Białej Podlaskiej. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 17, a wcześniej 9 maja kolejne emocje.
finał piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Jarosław. Teksą Sokół Sieniawa zmierzy się z klubem sportowym z Wiązownicy. Niestety gospodarzem tego pojedynku będą nasi rywale. Jak otrzymaliśmy komunikat z Okręgowego Związku Piłki Nożnej z Jarosławia, w losowaniu więcej szczęścia podobno miał przedstawiciel drużyny z Wiązownicy, w związku z czym gospodarzem i zarazem areną tego pojedynku będzie obiekt sportowy Wiązownicy. Już tylko sekundy dzielą nas od rozpoczęcia meczu. Meczu 24. kolejki. Teksą Sokół Sieniawa kontra Czarni Polaniec. Tradycyjnie gorącymi oklaskami powitamy trójkę sędziowską z Lublina i oczywiście drużyny wyjściowej jedenastki z Polańca i oczywiście nasze sieniawskie sokoły. Gorącymi oklaskami powitajmy trójkę sędziowską z Lublina, ekipy Czarnych Połaniec i Teksą Sokół Sieniawa. Barwy żółto-biało-czarne, nasi rywale. Ekipa z Połańca, barwy niebiesko-białe, nasza drużyna, Teksą Sokół Sieniawa. A ja jeszcze raz gorąco witam wszystkich kibiców, wszystkich fanów futbolu, którzy zasiedli na trybunach naszego obiektu sportowego, życząc Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, pięknych i składnych akcji i przede wszystkim efektownych goli. Proszę o sportowy i kulturalny doping w duchu fair play. Niech zwycięży sport, niech zwycięży lepszy. Życzę jego oglądania, życzę wszystkiego dobrego. Thank you.
Let's go!
to upomniany został zawodnik czarnych, Oskar Łąk z numerem 13. Thank you.
15 minuta spotkania. Martinez Alejsa zdobywcą bramki dla Czarnych Połaniec. Teksum Sokół Sieniawa, Czarny Połaniec 0-1. Come on!
Dzień dobry.
Dobrze, 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 dob
Thank you.
Go!
Połowa meczu pomiędzy Teksą Sokuśniawa a Czarnymi Połaniec potrwa co najmniej jedną minutę dłużej. Dawaj,
Zakończyła się pierwsza połowa meczu pomiędzy Teksą Sokół-Sieniawa a Czarnymi Połaniec. Przypomnę, od 15 minuty Sokół przegrywa 0-1. Strzelcem bramki Martinez Arlejson. Zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę.